Tegoroczne obchody Koneckiego Września tradycyjnie już rozpoczęły się od apelu poległych pod pomnikiem partyzantów na Koneckim Cmentarzu. Mimo pięknej słonecznej pogody, która winna sprzyjać udziałowi mieszkańców miasta i gminy Końskie w tych uroczystościach, przy pomniku było ich niewielu. Za to dopisali kombatanci, samorządowcy i młodzież. Nie zabrakło także parlamentarzystów oraz kandydatów do parlamentu z różnych partii politycznych. Najokazalej jednak prezentowały się poczty sztandarowe, które zjawiły się pod pomnikiem dość licznie. Uroczystość rozpoczął przygotowanym przemówieniem burmistrz miasta i gminy Końskie Michał Cichocki. Nasza tutaj obecność jest odpowiedzią na słowa poety Cypriana Kamila Norwida, który wieścił, że naród to ziemia i groby. Narody tracące pamięć tracą życie. Apel poległych jest najgłośniejszym wołaniem o tą właśnie pamięć. Pamięć, która ma zachować wielką ofiarę krwi i wyrzeczeń miejscowej społeczności w walce o wolną Polskę. Tak to przed wieloma laty, jeszcze w czasach komunistycznych, wśród kombatantów zrodziła się potrzeba zorganizowania takiej uroczystości. O tragicznych dniach II wojny i pogmatwanych losach Polaków mówili parlamentarzyści. Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości. Chwała tym, którzy we wrześniu 1939 roku bronili polskich granic przed agresorem z Zachodu, Niemiec i wschodu Związku Sowieckiego. Chwała tym, którzy we wrześniu 1939 roku bronili swoich miast przed najeźdźcą niemieckim, tu szczególnie na ziemi świętokrzyskiej. Chwała żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzom Armii Krajowej, którzy do końca nie złożyli broni i walczyli o wolną i niepodległą. Kłaniamy się dzisiaj ziemi koneckiej, szczególnie jej mieszkańcom, tym, którzy poprzedzili nas i odeszli na wieczną wartę. I Konstanty Miodowicz z Platformy Obywatelskiej, posiadający związki rodzinne z naszym miastem. Kombatanci, żołnierze, Trzy godni księża, najszanowniejszy panie burmistrzu, szanowni państwo. Naprawdę trudne, skomplikowane są polskie dzieje. Tak wiele kart ich pisano krwią i tak wiele z nich dokumentują czyny, które zrodziły się w bitewnej Kurzawie. Dzisiaj wracamy do września 1939 roku. Wracamy myślą, by pochylić się nad tym czasem, który Melchior Bańkowicz określił mianem żagwiącego września. Września, który był czasem największej w dziejach państwa polskiego i Polaków klęski. A po wrześniu tym, po 1939 roku, przyszedł rok 1944. Rok otworzonych nadziei, ale w międzyczasie ten straszny, najczarniejszy z czarnych, rok 1940. Rok, kiedy polski los zaczął przesuwać się na krawędzi otchłani. Otchłani, której dno znaczyła eksterminacja. Po odmówieniu przez księdza dziekana Andrzeja Zaparta modlitwy za zmarłych i odczytaniu, choć już nie w pełnej pierwotnej wersji, apelu poległych, rozległa się tradycyjna salwa karabinowa. Trzeba! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Broń! Na pas! Broń!
Na zakończenie tej części obchodów delegacje kombatantów, parlamentarzystów i władz samorządowych oraz organizacji społecznych i młodzieży złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych natomiast biblioteka zaprosiła na prelekcję Konec Czanina, pracownika kieleckiego oddziału IPN, Marka Jedynaka, który podpierając się multimedialną prezentacją w interesujący sposób opowiadał o początkach i kolejnych latach obchodów Koneckiego Września. W salach biblioteki można było także obejrzeć interesującą wystawę fotografii Konecki Wrzesień w obiektywie, na których prezentowane są często unikatowe zdjęcia z początków historii tych uroczystości. Drugi dzień obchodów rozpoczęła msza święta polowa, koncelebrowana, odprawiona na placu przy kolegiacie świętego Mikołaja, której przewodniczył ksiądz dziekan Andrzej Zapart. I tutaj również nie zabrakło kombatantów, samorządowców i pocztów sztandarowych. Homilię w tym roku wygłosił ksiądz Piotr Sowiński, który bardzo obrazowo i z emocjonalnym zaangażowaniem mówił o tamtych i współczesnych latach niewoli, ucisku i demokracji. Pół roku. Na przełomie lata i jesieni jest wrzesień. To początek roku szkolnego. Dzieci i młodzież wracają do szkół. Jest jednak na kartach polskiej historii polski wrzesień. A w tę datę od pierwszego dnia roku 1939 wpisany jest dramat tamtych pamiętnych dla nas czasów. Tego dnia ani dzieci, ani młodzież nie zaczęły nauki w szkole. Zaczęło się wtedy bardzo trudne życie naznaczone krwią i niewolą. To życie Polaków, które przeszło do historii jako II wojna światowa. Bombardowania, naloty, gwizd bomb i kul i palące się wsie i miasta i pożoga i obcy naród, niemieckie wojska, które naruszyły prawo polskiego narodu. Zniszczone miasta i obrócone w ruiny gruzy naszej stolicy Warszawy, królewskiego Krakowa, Wrocławia, Gdańska. To bolesna historia naszego polskiego narodu, której tak łatwo zapomnieć się nie da. I do tej historycznej daty i tego wielkiego bólu i wojny wpisuje się nasz Konecki Wrzesień. Z potrzeby serca, jak zaznaczył ksiądz dziekan, stajemy dzisiaj wszyscy tu i teraz. Z potrzeby wielkiej pamięci i wdzięczności tych, którzy walczyli i życie oddali i bronili naszej ojczyzny i swojej ojczyzny i bronili tego miasta, zostali skazani i wywiezieni do obozów śmierci. A my, współcześnie żyjący bracia i siostry, mamy wdzięczność i zobowiązanie, cześć i pamięć do tamtego pokolenia i tych, co przeżyli piekło tamtych czasów. Po zakończeniu mszy z krótkim koncertem wystąpił znany już w Końskich zespół artystyczny Wiarusy, który zaprezentował pieśni patriotyczne i wiersze. Tegoroczne obchody Koneckiego Września zakończyło otwarcie w Domu Kultury wystawy zdjęć archiwalnych, plakatów i wyposażenia z Powstania Warszawskiego. I choć niewiele osób przyszło do Egipcjanki, to prezentowane tutaj zbiory godne są obejrzenia. Interesująco o wystawie opowiadał jeden z jej pomysłodawców i organizatorów, konecki przedsiębiorca i kolekcjoner militariów Adam Kwiel. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia tej ekspozycji, bo naprawdę warto.